Kochani, ryzykujmy życiem, nakręcając ten filmik. To już jest szóste podejście, szóste, czyli seks. Jestem nie dość, że w kraju arabskim, to dookoła jestem otoczony ludźmi, którzy bardzo dziwnie reagują na ten temat. Prawdopodobnie rozumieją język polski. A więc uwaga, spróbuję możliwie szybko. Drogie pochwicanki dla was teraz. Nie tylko dla pochwicanek, dla wszystkich. Kochani, orgazm. Chyba będą do mnie strzelać. Orgazm, temat orgazm, to jest bardzo trudny temat. To znaczy, przede wszystkim orgazm, kochani, to nie jest ejakulacja. Kochani, orgazm to nie są skurcze macicy. Czasami się zdarza, że orgazm towarzyszy ejakulacji u mężczyzny, a skurczą macicy u kobiety. Ale to nie ma... Oczywiście, ma to dużo wspólnego, ale to nie jest bezpośrednio powiązane, ponieważ zazwyczaj kobieta ma skurcze macicy, a nie przeżywa orgazmu. To, co przeżywa, no, to jest lekka przyjemność. Orgazm to jest wtedy, kiedy nie potrafi zapanować, nie potrafi zapanować nie tylko nad swoim ciałem, ale nad swoją duszą. Orgazm to jest ten moment, kiedy ta dusza unosi się z ciała i przeżywa nirwanę. U faceta to nie jest takie proste, gdyż u faceta zazwyczaj każda ejakulacja, każdy wytrych jest związany z jakąś tam przyjemnością. I facetom się wydaje, że to jest orgazm. Nic podobnego. Orgazm to jest coś takiego, co przeżywa kobieta, co on może sobie wyobrazić, że kobieta przeżywa. On jest w stanie to sobie wyobrazić. Natomiast ten orgazm u mężczyzny też jest możliwy. Ci Hindusi nawet trenowali takie różne te ajurwedyjskie i nie tylko podejścia do seksu i oni zauważyli, że mężczyzna może mieć orgazm niezależnie od tego, czy ma ejakulację, czy nie. I ci Hindusi nauczyli się również współżyć z kobietą w taki sposób, że przeżywali niezwykły orgazm, natomiast nie tracili nasienia i nie ryzykowali, że ona zajdzie w ciążę. Dlatego, kochani, uwaga, informuję was, że jeżeli wam się zdarza, szczególnie mówię do tej jednej osoby, która zadała mi takowe pytanie, to właśnie do niej mówię, że jeżeli się zdarza ci, że potrafisz przeżyć orgazm tylko podczas kopulacji, tylko podczas współżycia drugim facecie, to ci informuję, że to nie jest orgazm. To jest to coś, co twój mózg tworzy. Orgazm jest tworzony poprzez mózg i wcale do tego nie jest potrzebna ani kopulacja, ani kolacja, ani nawet, żeby ci ktoś przeszkadzał. A tym bardziej dzieci. I dlatego, ponieważ tłum dzieci się pojawia, kochani, dlatego uważajcie. Ta cała radość, to całe szczęście występuje w mózgu występuje. Owszem, można to wzbudzić poprzez seks, ale można również przeżyć nirwanę, można przeżyć olśnienie, można przeżyć iluminację i to seksualną, wcale nie podczas kopulacji. I dlatego, kochani, jeżeli jesteście zafiksowani, no to
to jesteście na stałe i jesteście fix. Dlatego moja propozycja, nie chodźcie w używanych przekonaniach i emocjach, również jeżeli chodzi o seks. Dowiedzcie się, że ten seks to jest coś dużo, dużo więcej niż ćwiczenie fizyczne. Życzę wam nie tylko duchowości, ale i serca w seksie.